Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Kielce. W czym mogę pomóc? Kilkadziesiąt telefonów dziennie i setki porad, bo potrzebujących pomocy nie brakuje. Miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm, które tracą na pandemii i oferuje im różne formy wsparcia. Żeby przetrwać to wszystko, to musimy działać już w tej chwili. Dzwonią głównie przedsiębiorcy świadczący usługi, od lekarzy poprzez fryzjerów, po tych z branży spożywczej i budowlanej. Pomagamy przebrnąć już nie przez gąszcz przepisów, bo wiele zostało uproszczonych, ale pomóc zawiesić, wyrejestrować działalność gospodarczą, a także pomagamy w uzyskaniu ulg, które przygotowało miasto Kielce. Dużym zainteresowaniem cieszy się możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości. Od 1 kwietnia do Wydziału Podatków wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o zastosowanie ulg. Firmy mogą również skorzystać z obniżenia czynszu za dzierżawę nieruchomości należących do miasta. Przez te 3 miesiące, czyli kwiecień, maj i czerwiec, będzie uiszczał tylko 10% stawki dotychczasowej. Jest to dosyć znaczna ulga dla przedsiębiorców. Do tej pory takie wnioski złożyło niemal 30 ze 180 dzierżawców. Poza tym do 30 czerwca przedłużono termin opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Jeżeli ktoś chce złożyć wniosek o rozłożenie na raty, to musi pamiętać, że też do 15 czerwca najpóźniej wniosek taki powinien złożyć. Przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale też mogą liczyć na pomoc. Miejski Zarząd Budynków w Kielcach udzielił wsparcia już 110 osobom. Na niższe czynsze mogą liczyć też lokatorzy Kieleckiego Parku Technologicznego. Inną formą pomocy jest możliwość zmniejszenia lub czasowego wyzerowania wysokości opłat za śmieci. Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości spełnia swoje zadanie, no i codziennie powiększa też swoje kompetencje, bo codziennie są nowe sprawy, które zarówno są w gestii prezydenta i może pomóc przedsiębiorcom, jak i z pomocy rządowej. Pracownicy Wydziału Przedsiębiorczości pomagają też w uzyskaniu informacji o innych formach pomocy organizowanej przez stowarzyszenia czy grupy wspierające biznes. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 41 36 76 557. Więcej wskazówek na stronie Urzędu Miasta Kielce w zakładce Pomoc dla przedsiębiorców.